uczelni jubilaci. Chciałabym pogratulować tak wspaniałej rocznicy Złotych Godów. 50 lat minęło. Przeżyliście ze sobą wiele dobrego, zapewne także złego. Trwacie przy sobie bez względu na okoliczności, bo małżeństwo to szczególne i ważne zadanie. Zakłada zbudowanie więzi silniejszej niż inne. Nie przez rok, dwa, ale najlepiej przez całe życie. I właśnie Państwo w swoim dzisiejszym świętem potwierdzacie, że najważniejsza jest więź oparta na dążeniu do jedności poprzez codzienne i zgodne pożycie, poprzez szacunek dla odmiennego, a jakże ciekawego sposobu widzenia i przeżywania świata. Szanowni Państwo, mam zaszczyt poprosić Pana Prezydenta Ludomira Hansla o kilka ciepłych słów i odznaczenie Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeństw. Szanowni Państwo, jest mi szczególnie miło, że jako prezydent miasta Nowego Sącza mogę Państwa gościć w nowosądeckim ratuszu w tak szczególnej chwili dla Państwa. 50 lat to piękny jubileusz, to wiele dni, wiele miesięcy, wiele tygodni, na pewno wiele dobrych chwil. Na pewno też zdarzały się momenty słabsze, kiedy pojawiały się jakieś troski, problemy, pojawiały się jakieś porażki, ale właśnie wtedy była przy Was ta druga osoba, która podała rękę, pocieszyła, doradziła i była wsparciem. Te 50 lat to także czas pracy zawodowej. Pracowaliście często ciężko, bardzo ciężko dla Polski, dla regionu, dla Nowego Sącza, ale także dla swoich rodzin, które na pewno to doceniają i będą zawsze wspominać. Za to zaangażowanie, za te sukcesy, za te wielkie wydarzenia, które się także działy w tym czasie, bo przecież to różnego rodzaju także stacje pośrednie, to przecież wiele innych uroczystości, to narodziny dzieci, to chrzciny, to różnego rodzaju spotkania rodzinne i wydarzenia. Dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I za to, że Wy przez te 50 lat takżeście czynili, dziękuję Wam dzisiaj z całego serca.